Szanowni Państwo, od jakiegoś czasu spotykamy się co tydzień z prasą, z mediami, a na co dzień spotykamy się z samorządami, z dyrektorami szkół, z rodzicami po to, żeby dobrze przygotować reformę oświaty, żeby od 1 września 2017 roku dzieci zaczęły uczyć się już w nowym systemie oświaty. Dlatego też zależy nam na tym, może to niektórzy mówią, za dużo tych spotkań, za dużo tych informacji, za dużo powtarzania niektórych rzeczy, ale rzeczywiście zależy nam na tym, żeby samorządy, szczególnie samorządy w tym momencie, kiedy muszą przygotować nową sieć szkół, żeby to zrobiły prawidłowo. Chcemy pomóc, żeby nie było błędów, bo błędy będą się mściły nie na nas, nie na rodzicach, ale na tych najmłodszych, na dzieciach błędy będą się mściły i dlatego chcemy, żeby ta reforma była dobrze przygotowana, dobrze weszła w życie, żeby wszyscy, którzy chcą tej pomocy, a nie wiedzą, jak się przygotować, bo jest różna specyfika miast, miasteczek, wsi, żeby dobrze mogły się przygotować i chcemy pomóc dobrze przygotować tą sieć szkół w porozumieniu z rodzicami, z nauczycielami, także żeby wszyscy byli zadowoleni. Także, Szanowni Państwo, oczywiście najważniejszą rolę w tej chwili mają samorządy. To na samorządach spoczywa dobre przygotowanie tej reformy i jak widzimy tutaj, to samorządy te zadania wykonują bardzo dobrze, bo potrafią, bo niejednokrotnie część wójtów, część burmistrzów, część dyrektorów zespołów obsługi oświaty przygotowywało tą reformę w 99 roku, kiedy powstawały gimnazja. I wtedy było to gorzej, dlatego że nikt, a my mamy to doświadczenie, nikt nie chciał pomagać samorządowcom. Ja wtedy byłem wójtem i wiem, jak to, na jakich zasadach to funkcjonowało. Nikt się nie spotykał, kuratora wtedy nie widziałem, nie mówiąc o którymś z wojewodów czy z urzędników Urzędu Wojewódzkiego. Także wiem, że byliśmy zdani sami na siebie. Dzisiaj nie możemy tego dopuścić, żebyśmy byli zdani sami na siebie, ponieważ reforma i te pierwsze roczniki dzieci na pewno by straciły przy tej reformie. Reforma oczywiście zakłada bardzo wiele zmian, bardzo poważne zmiany, ale i bardzo korzystne zmiany, ponieważ chcemy zbudować szkołę i przyjazną, i bezpieczną, ale i szkołę, która da więcej możliwości, da możliwości dzieciom, młodzieży w zdobyciu późniejszego zawodu. Bo przecież o co chodzi w naszej edukacji? O to, żeby zdobyć wykształcenie i jak najlepszy zawód taki, jak ta młodzież sobie wybierze, jakie ma predyspozycje, ale również ze spojrzeniem na rynek pracy. Ponieważ dzisiaj wiemy i widzimy, że prawie 40% młodzieży z szkół zawodowych jest bezrobotnymi. No to świadczy o tym, że ten system źle działał i źle działa, bo szkoła nie powinna, nieładnie mówiąc, produkować bezrobotnych, tylko powinna kształcić osoby, które mogą znaleźć ze swoimi predyspozycjami później pracę. Pracę na swoim rynku lokalnym, żeby nie musieli wyjeżdżać do Anglii, do Niemiec po tą pracę, tylko żeby mogli tutaj, w Radomiu, w Siedlcach, w swoich tych miastach i miasteczkach znaleźć pracę. I dlatego też bardzo ważnym elementem, prócz zmiany całego systemu szkolnictwa zawodowego, gdzie już wszyscy wiemy, 5-letnie technikum, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 2-stopniowa szkoła branżowa, gdzie pierwszy stopień przygotowanie zawodowe, a w drugim stopniu może każdy z w miarę chęci i możliwości
swoich, podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć również tytuł i technika, i zrobić maturę, i dalej to mu umożliwia kształcenie się w szkolnictwie wyższym. Ale tutaj również ta zmiana dotyczy doradztwa zawodowego. Bardzo istotna rzecz, które już w szkole podstawowej będzie prowadzone i będzie doradzane. Razem ta praca będzie razem z oglądem rynku pracy, jaki jest w danym terenie, bo to jest bardzo istotne, nie tylko predyspozycje, bo predyspozycje są bardzo ważne, ale również możliwość dostosowania tych predyspozycji do tego, co jest na miejscu, do tego, co mamy na miejscu, czyli do rynku pracy. Oczywiście to jest i dobre dla młodzieży, ale i bardzo dobre jest również dla przedsiębiorców, którzy działają na danym terenie. Ja bym nie chciał tutaj przedłużać, ponieważ jeszcze te informacje, które są istotne o tym, jak samorządy realizują te zadanie, jak to wygląda technicznie, tutaj może pani kurator by przedstawiła dalej, a my ewentualnie później możemy jeszcze szerzej porozmawiać o tych zagadnieniach, bo można by na temat reformy oświaty, tego co jest, no to możemy rozmawiać bardzo długo, z tym, że nie chciałbym tego przedłużać. To, co wszyscy wiemy i to, co jest oczywiste, jeżeli będą jakieś problemy, są jakieś problemy, no to chętnie odpowiemy na pytania. A teraz proszę panią kurator o zabranie głosu. Panie wojewodo, szanowni państwo, jeśli chodzi o samo Mazowsze, a także delegaturę radomską, to pozwolicie państwo, że przedstawię takie najistotniejsze i chyba najświeższe informacje, bo z dnia wczorajszego. Wszystkie te dane, które podaję, są one na dzień 23 marca tego roku. Jeśli chodzi o przekazane do kuratorium uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół, to w rejonie radomskim jest to 97%, natomiast w województwie mazowieckim 94%. Także rzeczywiście region radomski wygląda troszkę lepiej niż średnio Mazowsze. Do obecnego czasu, czyli tak jak mówiłam, na dzień 23 marca wpłynęło 337 uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego. W tym czasie mazowiecki kurator oświaty wydał 327 opinii pozytywnych, a także opinii pozytywnych ze zmianami. Chciałabym podkreślić, ponieważ to jest bardzo istotne i ważne z punktu widzenia zarówno naszego, ale też samorządów, że nie było uchwał zaopiniowanych negatywnie. Jeśli chodzi o teren delegatury w Radomiu, do tej pory wpłynęło 68 uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego. Mazowiecki kurator oświaty do tej pory wydał 67 opinii pozytywnych i pozytywnych ze zmianami. I również podkreślam, że nie było uchwał zaopiniowanych negatywnie. W związku ze zmianami związanymi z reformą edukacji, kuratorium prowadzi szerokie działania informacyjne skierowane do rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także przedstawicieli samorządów. I w tym okresie, czyli od stycznia bieżącego roku do tego momentu, odbyliśmy już około 90 spotkań, w których uczestniczyło blisko 4000 osób. Ponadto oczywiście w kuratorium, w samym Kuratorium Oświaty w Warszawie, ale także we wszystkich delegaturach odbywają się dyżury eksperckie. I wtedy pracownicy przynajmniej jeden raz w tygodniu pełnią taki dyżur do godziny 18:00 w ciągu jeden dzień w tygodniu. Część z tych właśnie dyżurów jest również planowana poza siedzibą samego kuratorium, samego urzędu, na przykład w siedzibach samorządów. I to takie standardowe informacje, gdzie możecie państwo uzyskać szczegółowe informacje odnośnie naszych działań informacyjnych. I jeszcze może kilka informacji odnośnie najbliższego czasu, który tak naprawdę dla samorządów jest bardzo istotny, czyli do 31 marca 2017 roku samorządy podejmują uchwały dostosowujące sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,
a do 30 listopada uchwały potwierdzające przekształcenie szkół, które były dokonane z mocy prawa. Oczywiście kurator oświaty, opiniując uchwałę, w szczególności dokonuje oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych przez poszczególne samorządy w uchwale, ale też zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego w terminie do 31 marca, ona, tak jak już mówiłam, jest podejmowana. Jeśli chodzi o Rada Gminy bądź Powiatu, uwzględnia w uchwale zmiany, które były wskazane przez kuratora, w opinii kuratora, to przyjmuje się, że wtedy ta uchwała uzyskuje pozytywną opinię kuratora oświaty. Jeżeli natomiast Rada Gminy bądź Powiatu nie uwzględnia w uchwale zmian, które były wskazane w opinii kuratora, wówczas przyjmuje się, że uchwała uzyskała negatywną opinię kuratora oświaty. I proszę Państwa, jeszcze kilka informacji może na temat najnowszych rozporządzeń, które się ukazały w ostatnim czasie. To są takie rozporządzenia, które wskazują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017-2018. Kolejne rozporządzenie to ramowe plany nauczania. Ono zostało ogłoszone 17 marca. Też nie będę szczegółów przedstawiała. Kolejne rozporządzenie to mówiące o podstawach programowych kształcenia w zawodach. 21 marca tego roku ono się ukazało. Również jedno z rozporządzeń mówiące o finansowaniu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń. I też rozporządzenie, na które wszyscy czekali, zarówno samorządy, jak też, myślę, dyrektorzy szkół w szczególności, to organizacja publicznych szkół i przedszkoli. Ono się ukazało 17 marca 2017 roku. I o działaniach informacyjnych oczywiście już mówiłam. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli będą jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nie mogą to być już pytania indywidualne w kuluarach wypowiedzi. Jeśli mogę powiedzieć, że wiele wam, ja chciałem się zapytać o jedną rzecz, która na tym plakacie Dobra Szkoła widzimy tak zwaną szkołę brakującego stopnia, czyli trzeba mieć technikum poza zasadniczej. Czy będzie jakaś różnica pomiędzy tym programem, który był w tych technikach, a to dosyć porządny poziom był? Czy będzie jakaś inny ten program i dlaczego dwuletnie, nie trzyletnie było poprzednio? Bo jak rozumiem, cytując klasyka, chcecie, żeby było tak, jak było, tak? Czyli po prostu, czemu nie 3 lata, tylko 2? Tak jak już wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, po dwuletniej szkole branżowej pierwszego stopnia będzie możliwość kontynuowania w tymże właśnie wybranym przez młodzież zawodu w szkole branżowej drugiego stopnia. Potem oczywiście będzie możliwe uzyskanie matury. Także jest też możliwość szerokiego wyboru przez młodego przyszłego takiego człowieka wyboru zawodu, zarówno jeśli chodzi o tę ścieżkę zawodową, ale oczywiście będzie też mógł kontynuować ogólne również studia po zdaniu wszystkich egzaminów, również tych maturalnych z tych przedmiotów ogólnych. Wydaje się, że ten sposób właśnie kształtowania przyszłości, ale też takiej kariery naukowej, ale też zawodowej młodego człowieka, jak wielokrotnie rozmawiałam z młodymi ludźmi, daje im szerokie możliwości, bo zarówno jest to możliwość kształcenia właśnie w tym wybranym przez siebie już zawodzie i kontynuacji tejże właśnie ścieżki zawodowej, ale też możliwości wyboru innej drogi również, czyli tej matury także. Jest to rzeczywiście przez młodzież wspierane i tak naprawdę przez nich ten wybór jest już bardzo mocno doceniany. Rozumiem, że znikają tak zwane licea zawodowe.
Już nie ma, one już zniknęły w 2000, tak. Mhm. Tak, ale nie wracacie do tego w tym sensie. Nie, nie. Nie ma powrotu.